Strony Gra w Zero, vlog literacki, dzisiaj w trochę większym gronie. To głównie dlatego, że ostatniej relacji nie udało mi się zrobić, bo połamała mnie jakaś choroba. No i dopiero dzisiaj rano stwierdziliśmy, że tak w trójkę, czyli z moim bratem Szymonem i z moją żoną Asią, porozmawiamy sobie o festiwalu i zrobimy podsumowanie werdyktu. Ale zanim zaczniemy jeszcze, to krótko o filmach z ostatniego dnia festiwalu, czyli dajcie w ogóle znać, czy dobrze słychać, czy nie ma jakichś problemów z dźwiękiem, bo tu musimy ten dźwięk jakoś dzielić na trzy osoby, więc nie wiem, jak to będzie u was słyszane. Czyli o filmach z ostatniego dnia festiwalu. Bardzo krótko, żeby nie przedłużać, bo to był ogólnie taki dzień raczej rozczarowań. Słychać, no to super. Ja przede wszystkim obejrzałem Iluzję Minorowicz i szczerze mówiąc, ja nie tego filmu w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć. To znaczy, on jest przyzwoicie zagrany, on mniej więcej do połowy trzymał taki bardzo ciekawy klimat kryminału, psychologicznego kryminału, takiego może trochę dramatu psychologicznego, cześć. I nawet przyzwoicie zagrany przez Buzek, ale gdzieś mniej więcej od połowy to wszystko zaczyna dryfować w stronę paranormalną i to nie taką właśnie linczową, jakby się mogło wydawać, tylko tak jakby to był, no nie wiem, jakiś serial w stylu Archiwum Mix i taki jest finał mniej więcej. Gdyby to był pilot serialu takiego paranormalno kryminalnego, to może jeszcze okej, okay. A tak jako sam film z takim bardzo otwartym zakończeniem, to ta Iluzja mnie w ogóle nie przekonała. Natomiast oglądaliśmy jeszcze i Johnego. I to ponieważ w trójkę oglądaliśmy, to może jeszcze parę słów o tych filmach. Bo co jest ciekawe, jeżeli chodzi o IO, to wszyscy mamy podobne zdanie, że to było chyba jedno z większych rozczarowań, tak, tego festiwalu. Oj, zdecydowanie. Dla mnie, to znaczy ja chyba dużo nadzieje pokładałem w tym filmie, bo wydawało mi się, że historia jest taka nośna i fajnie ją można poprowadzić, ale no, dla mnie to było największe, zdecydowanie największe rozczarowanie. Ja idąc spodziewałam się, że to będzie taka poruszająca, smutna nawet historia osiołka, zwierzątka, natomiast okazało się, że ten film jest dość dziwny, bardzo nietypowy. Znaczy, no właśnie, to jest chyba to, że no bo to na dobrą sprawę to jest historia zwierzęcia, tylko że ją można by było streścić w dwóch, trzech zdaniach, tak? I tak naprawdę ginie wszystko inne. Ja rozumiem, że Skolimowski być może chciał zrobić film drogi, ale w filmie dało połączenie. No dobra, przerwał na chwilę nam połączenie, nie wiem dlaczego. W filmie drogi najważniejsze są epizody. To, co jakby główny bohater spotyka na swojej drodze. Tutaj te epizody są albo kuriozalne, tak jak ten epizod z byłym księdzem w finale, który ja nie wiem, co to w ogóle miało znaczyć. Albo są takie, no nie wiem, jedno zdanie, no kierowca, którego ktoś zabija, koniec. Dla mnie to przede wszystkim one nie są zbyt interesujące, to znaczy uważam, że jakby sama historia naprawdę miała taki potencjał, żebyś po prostu szedł za tym osiołkiem i po prostu wzruszał się i był ciekawy, co się wydarzy dalej. One są jakby tak poszatkowane, że nawet nie zdążą cię do końca zaciekawić. Znaczy mnie, bo jest też wiele ludzi, których jednak to zaciekawiło i ich to kupiło. Możemy się też zastanowić dlaczego. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym filmie zirytowało, to jest to, że tak, bierzesz sobie osiołka, bierzesz sobie zwierzę, na końcu jest mówione, że film powstał z miłości dla zwierząt. Dla mnie po prostu to zwierzę zostało totalnie wykorzystane do jakiejś takiej ideologicznej podbudówki, bo w filmie są wszystkie grupy społeczne, które
coś tam mają jakby ze zwierzętami nie tak i są po prostu no, zero-jedynkowo włożone. On spotyka jedną po drugim i jedna po drugiej się po prostu odklikuje w taki sposób, no jakby naprawdę, jakbyśmy chcieli zrobić film ideologiczny, czy to w lewo, czy w prawo, to po prostu wyciągamy wszystkie grupy, bohater spotyka jedną po drugiej, od każdej się odbija od ściany i... No ja tak byłem trochę zażenowany, trochę stwierdziłem, że to jest po prostu no słabo zrobione dla mnie po prostu. Znaczy, ale poza stroną techniczną, bo tutaj chyba się zgodziliśmy, że to się świetnie ogląda. Tak, tak, tak. Słabo zrobione pod względem fabuły, ideologii, natomiast świetne zdjęcia, to jakby bez wątpienia. Mhm. Znaczy, ja powiem tak, znając jeszcze nagrodzony zresztą w Gdyni główną nagrodą Essential Killing, to dla mnie jest po prostu jeden i ten sam film, tylko tam no, podejrzewanego o bycie talibem zastąpił tutaj osioł. I to jedyne, co się zmieniło. No i faktem jest to, że tutaj jeszcze lepiej wyszły zdjęcia, bo to zdjęcia w ogóle, cały nastrój, jaki był budowany tego filmu, no to tak, ale sama historia, no to... Tam nie ma żadnej historii. No nie mówiąc... Problemem jest to, że w ogóle okrucieństwo wobec zwierząt w Polsce czy za granicą jest faktem i tutaj też to było pokazane. I dużo można byłoby na ten temat pokazać, natomiast te sytuacje są takie, nie wiem, przynajmniej w mojej opinii, bardzo często przerysowane, tak. Mało wiarygodne, takie groteskowe. Tak, no łącznie na przykład z grupą kiboli, która kijami baseballowymi bije osła, no to... Tak, no, wątek z kibiców też mnie wkurzył, bo w ogóle jakby sam początek tego wątku kibiców naprawdę się fajnie zaczyna i tam jakby po raz pierwszy mnie trochę ta fabuła zaczęła wciągać, nawet się uśmiechnąłem to a propos tam strzelania gola i tak dalej. Tak. Sobie myślałem, o, coś się rusza, natomiast no, jak grupa kiboli po tym, jak się ponaparzają razem, zaczyna tuc z baseballem osła, no to naprawdę, no po prostu, no... Znaczy to jest typowy Skolimowski, jest typowy, no to, tak ja tyle powiem. To jest naprawdę, jeżeli byście chcieli mniej więcej zobaczyć, jakie jest jego kino, jakie on filmy robił, to jest taki bardzo jego przekrojowy, że tak powiem, film. Tylko, że ja mimo wszystko polecam tym, dla których najważniejsza jest strona wizualna w filmie, bo to jest rzecz, którą się przepięknie po prostu oglądało. No ale uważam, jeszcze tylko dodam, że nie wystarczy mieć dużą wrażliwość na cierpienie zwierząt, żeby mieć satysfakcję z tego filmu. Nie, no to tutaj Asia jest najlepszym dowodem na to, że tak. Jeżeli rzeczywiście jednak czegoś więcej się oczekuje, to dla mnie to jest niewystarczające. Też uważam, że jakby zwracam na to uwagę, ale to dla mnie było zdecydowanie znaczy, to tam były piękne, ale tam były piękne zdjęcia i muzyka tak bardzo dobrze dobrana moim zdaniem. To tak wizualnie bardzo, bardzo mocno grało. Tak, ale wiesz co, bo ja szedłem na ten film z taką myślą, że to będzie coś, co będzie grało na moich emocjach, a wyszedłem zupełnie bez... Nie zagrało. Nie zagrało. Nawet właśnie, nie zagrało. Ja odczułam raz emocje właśnie o dziwo w tej scenie, która była przez was wymieniona z tymi kibicami. Po prostu jak oni się tak zbliżali. No tak. Autentyczny. Nie, no to taki tak. Niepokój. Ale to jest, widzisz, ale to jest no jedno na film, no to jest chyba trochę za mało jednak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale... Dobra, bo nam jeszcze, zanim przejdziemy do podsumowania werdyktu, to nam jeszcze został Johnny. Myśmy chyba tak oglądali ostatniego dnia, a ty wcześniej oglądałeś Johnny'ego. Tak, Johnny Daniela Jaroszka, czyli fabularna biografia księdza Kaczkowskiego. I chyba też się zgodziliśmy, że to nie jest, że to jest przyzwoity film, ale taki, znaczy pod masową publiczność zrobiony. Ale tak? Dobrze zrobiony pod masową publiczność, ale no, chyba bez jakiegoś wielkiego polotu, jeżeli chodzi o scenariusz. Świetnie, genialnie odegrany. Tak. Że tam chyba nie ma, jakby trochę spoilerując, to myślę, że akurat... nagrodzona za drugoplanową rolę kobiecą, to chyba była dla mnie najmniej wyrazista znaczy, rola. Tak, no. Ale to i tak jakby dobra. Jakby, tak? Natomiast jakby to jest rzeczywiście film ze świetnymi rolami, z dobrym montażem, z dobrymi zdjęciami i chyba w tym wszystkim jednak scenariusz jest najsłabszy.
chociaż to też nie on jest zły, no nie? Tylko jakby tutaj zabrakło, żeby film był naprawdę świetny. Ja nie wiem, czy Johnny by nie zyskał, gdyby go jednak skrócić tak o pół godziny, bo to jest dwugodzinny film. I w sumie jest sporo epizodów, które, tak jak na przykład, no nie wiem, wyjazd na Wośp, tak? No i jakby, no okej, okay, no to ale jest... Ale to jest prawdziwe. Tak, to jest fakt, coś co się wydarzyło, to oczywiście, tylko jakby to nie popycha do przodu intrygi filmu, tak? Gdyby skupić się tylko na tym bohaterze, który przechodzi przemianę, co zresztą powtarza się przy pisaniu scenariuszy, że to jest najważniejsze, że bohater ma się zmieniać w trakcie scenariusza, to wydaje mi się, że ten film by zyskał. On ma kapitalne otwarcie. To, jaki jest tam montaż, muzyka, w ogóle jak to się zaczyna. Zaczyna się genialnie i tam potem parę takich momentów jest. To jest taki film, gdzie właśnie muzyka i zdjęcia bardzo wpływają na widza, tak? Po to, żeby w nim wywołać emocje i wydaje mi się, że tutaj niezależnie od tego, czy ktoś te emocje odczuje, czy nie, no bo to jest sprawa akurat indywidualna, to w przeciwieństwie do Skolimowskiego, no to tutaj jest jakaś historia, która rzeczywiście może zadziałać. Problem u Skolimowskiego był taki, że tam tej historii nie było w zasadzie, no chodził osioł przez cały film. Tutaj jednak coś się dzieje, bohaterowie stają przed jakimiś wyborami, tak, dokonują ich, ponoszą konsekwencje i tak dalej, no to jest konkretny bardzo scenariusz. Ale tak jak mówimy, no to jest taki film na niedzielne popołudnie, tak? Ja tu chciałam jeszcze wspomnieć o wspaniałej roli pana Ogrodnika, no tak, który został niestety pominięty, a naprawdę... Dobrze, mhm. To przejdziemy, to już będziemy przechodzić do werdyktu. Dobra, to kontynuuj. Tak, naprawdę ja widziałam nagrania z księdzem Kaczkowskim i tak, no jak... Mówił tak, jak on, poruszał się tak, jak on, cała postać po prostu była, był nim nawet, bym powiedział. Tak, jest taka anegdotka, że podobno właśnie Jurek Owsiak, kiedy zobaczył pierwsze klipy te wośpowe, to zastanawiał się, kiedy to się wydarzyło, bo nie pamiętał jakiejś tam sytuacji, po czym okazało się, że to Ogrodnik, a nie Kaczkowski, bo to były już zdjęcia filmowe. I naprawdę, rzeczywiście, w 100% się zgadza, Masia, i zastanawiam się, co musi jeszcze zrobić Dawid Ogrodnik, żeby dostać nagrodę w Gdyni i zostać uznany za jednego z najlepszych polskich aktorów. To znaczy, pewnie jest uznany przez wielu, ale w Gdyni ciągle to jest chyba za mało. No bo tak, bo mamy tak, chce się żyć, tak? Chce się żyć, tak? Gdzie zagrał tego niepełnosprawnego chłopca. Ikar. Gdzie w tego jazzowego muzyka się wcielił, później niewidomego, tak. A Najmro to jeszcze później chyba, ale jeszcze, tak, później. Jeszcze wcześniej była Ostatnia rodzina, gdzie młodego Beksińskiego, Najmro. I teraz ksiądz Kaczkowski. Ksiądz Kaczkowski. I wszystkie te role to są role z wielkimi zmianami, bo znaczy on miał też takie normalne role, tak jak w Broad Peaku, tak? Gdzieś tam się na drugim planie, prawda, pojawił, zagrał sobie, no jakby też całkiem okej. Okay. Ale wszystkie te role wymagały zmian sposobu mówienia, chodzenia. No wiem, że przy Ostatniej rodzinie były zarzuty, że on przerysował tam Beksińskiego, tak? No to tam fani i fanki głównie narzekały. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, bez przesady też. No tutaj już tego przerysowania raczej nie było i to widać, bo tak jak Kasia wspomniała, że tam na końcu są nagrania z oryginalnych, no jakby z wystąpień, tak, Kaczkowskiego, i to można sobie samemu porównać. Więc rzeczywiście, no dlaczego nie dostał nagrody? A kto dostał nagrodę, przypomnij? Nagrodę już sobie tutaj zerkam. Nagrodę dostał oczywiście kolega jakby z filmu. Też za Johnego. Tak, już sobie tutaj sprawdzam nazwisko. Piotr też Trojan. Był rewelacyjny właśnie. Tak, Piotr Trojan. Tak. To była naprawdę też dobra, znaczy to była dobra rola, dobre aktorstwo, ale u Ogrodnika to było świetne aktorstwo i taka różnica. Dobra, a kogo wy wymienialiście jeszcze wśród kandydatów na nagrodę za najlepszą rolę męską? Ja wymieniałem na pewno też. Znaczy nie po nazwisku może nie wspomnę, filmy, ale tak. To był odtwórca głównej roli z filmu Tata, który widziałem ostatniego dnia i naprawdę bardzo mi się spodobał. Jeżeli chodzi też o takie kino
jakby gdzie trudne rzeczy pokazuje się w lekki sposób, czasem z perspektywy dzieci i czasem ze szczyptą humoru, to w ogóle bardzo polecam też ten film. Szczególnie pierwsza część jest naprawdę świetna, później się robi trochę trudniej, ale uważam, że rola ojca jest tutaj bardzo dobrze rozegrana. A ty, Asia, miałaś jakieś jeszcze typy? No, mi się bardzo podobał aktor grający główną rolę w filmie Chleb i sól. Tak. Tak. Naturszczyk. Tak. No właśnie, tak, może dlatego nie dostał nagrody. Mhm. No i jeszcze główny bohater filmu Filip. Tak, Kulma, ja rzeczywiście też się zastanawiałem, bo to jest taka rola, też widać, bardzo dużo wymagająca od niego. To jest ciekawe, że on ma tam przejścia od takiej maski, którą nosi. W zasadzie cały wachlarz emocji pokazuje w tym filmie. Od takiej po prostu maski, po tego, pod czym się ukrywa, poprzez wesołość, którą gdzieś tam próbuje rozładować to, co się dzieje, no i poprzez takie momenty, w których zostaje sam i to wszystko wtedy z niego wychodzi, tak? Więc to jest taka rola też bardzo, bardzo angażująca. Albo trochę tak, wejdę ci w słowo, że chyba trochę tak jest w Gdyni, o czym mówili tam prezenterzy przed rozpoczęciem gali, że Gdynia raczej ma taką tendencję do obdzielania wszystkich filmów, które jakby w ocenie jury zasłużyły na nagrodę i trochę tak dzielenie tym wszystkim, więc Filip dostał kilka ważnych nagród i być może też tutaj dlatego nie dostał za najlepszą rolę męską. Dobra, to jeszcze ten chłopiec grający w Orlętach. No tak, to, ale wiesz co, to myślę, to rzeczywiście była dobra rola, tylko myślę, że jednak Gdynia nie nagrodzi dziecka nigdy. To za jest, męską rolę. Tak, za męską rolę, tak, główną rolę męską. Być może za debiut, ale też myślę, że za debiut raczej. Też nie, a nie, ale rzeczywiście on był niezły, zwłaszcza w odgrywaniu strachu, no bo to tam były takie najbardziej te emocjonalne momenty, tak, gdzie to stawał naprzeciwko czołgów. Takie sceny, to rzeczywiście mu wychodziły, a to jest prawda, że bardzo ciężko w polskim kinie jest z dobrze grającymi dziećmi, chociaż w tym roku to był chyba Obrodziło dobrze grającymi świetnie, dziećmi. Świetnie było. Tak, bo był Tato, tak? Silent Twins, to jeszcze przejdziemy do tego. No i Orlęta też jak najbardziej, no chłopak zdecydowanie udźwignął cały film na sobie. Była tak? jeszcze w Strzępach, nastolatka świetnie grająca. No tak. Może coś tam się jeszcze przypomni. To co, lecimy nagrodami od końca? Ale tylko te najważniejsze może. Okej, nagroda publiczności, to myślę, że Johnny, warto tutaj powiedzieć. Johnny, tak, no i to jest... Znaczy, czy to nie jest tak, że to pokazuje trochę rozjazd tego, jakiego kina oczekuje szeroka publiczność i jakie kino nagradzają znawcy i krytycy? Trochę tak, ale z drugiej strony myślę, że akurat Johnny jest dobrym kompromisem trochę, no tak. Bo powiedziałbym, że to jest film naprawdę dobry, nie wybitny, ale dobry, ale też taki właśnie, który szeroka publiczność jest w stanie przyjąć. A postać księdza Kaczkowskiego to też jest taka postać, która myślę, że jest w stanie połączyć i ludzi, którzy identyfikują się z Kościołem, i ludzi, którzy mówią, gdyby byli tacy księża jak Jan, to ja być może też byłbym w Kościele. Więc wydaje mi się, że naprawdę to jest film, który może połączyć wielu odbiorców. Znaczy, a jak z reakcji publiczności wnosicie, na których filmach klaskano jeszcze w miarę często? Na tym na Johnnym, bo my chyba byliśmy na różnych seansach tak. wszyscy, nie? I na moim, każdym tak. seansie było pełna klaski, sala tak. i klaskali wszyscy. A nie na wszystkich filmach była taka bardzo reakcja, optymistyczna naprawdę. Reakcja była na Tacie. Też. I myślę, że to dość podobnie, bo też tak trochę słodko-gorzko i być może to jest do podobnej publiczności kierowany film, no bardzo pozytywnie. I przynajmniej w moim przypadku to jeszcze na Infinity Storm była bardzo, bardzo długie. Na Siubuku jeszcze, jak ja byłem. A to ja byłem na seansie rannym na Siubuku i tam było bardzo mało ludzi, więc... Ja też byłam na... Na rannym, tak? Nie, przepraszam, źle powiedziałem. Nie, no ale to rzeczywiście, dobra, to do Siubuka jeszcze też dojdziemy. Co tam jest takie ważniejsze? Tak, kto tam krótkie metraże? Tak, lecimy sobie dalej. Debiut reżyserski. Można o tym powiedzieć tylko krótko, bo to jest za film Strzępy. Którego ja nie widziałem. Film dobry, mocny, nie Asiu? Tak. Ja tylko mam taki lekki zgrzyt, bo było dużo świetnych debiutów w tym roku.
A to jest nagroda dla pani z tego, co jeśli dobrze doczytałem, która już od lat jest w filmie, tylko raczej jako dokumentalistka. I zastanawiam się, czy po prostu jednak tutaj dla taty, czy dla chleb i sól ta nagroda nie byłaby bardziej taka promująca. Ale no jak najbardziej zasłużona. Też no, dobry film, który był nagrodzony w sumie większej ilości No, nagród. to możesz. To możemy tam dźwięk też. To może Złoty Złoty Pazur, Pazur, no. czyli inne spojrzenie dla Apokawiksy Żuławskiego. No i fakt, że to jest chyba jedyna nagroda, która ma sens w przypadku tego filmu, moim zdaniem, bo to, że ktoś się w inne spojrzenie, czyli to, że ktoś się wziął w ogóle za taki temat, że się rzucił na niego, niezależnie od tego, jak to wyszło, chociaż w paru momentach wyszło bardzo przyzwoicie, to by miało sens, że ktoś w Polsce w ogóle zechciał zrobić film o zombich, no i tak naprawdę no, nie przegrał z Kretesem, tak? To problem polega na tym, że w tym filmie jest za mało zombie, no jak na film o zombie. To jest problematyczne. Gdyby Żuławski inaczej rozłożył akcenty, to ja bym to kupił od początku do końca. A tak wyszło takie kino, no trochę na pół gwizdka, ale nie ma się czego wstydzić, więc myślę, że ta nagroda jest całkiem okej. Drugoplanowe role. Okay. Kobieca to może W ty. iluzji, tak, to ja tego zupełnie nie rozumiem. Nie jestem w stanie, to jest Małgorzata Chajewska Krzysztofik za film Iluzja. Nie to, żebym miał cokolwiek do tej roli, ale to jest rola epizodyczna. To jest po prostu, no, w ilu ona się pojawia? W czterech scenach? No, nie jestem w stanie zrozumieć tej nagrody, bo. Szkoda, bo było kilka perełek takich drugoplanowych, nie? Możemy tutaj docenić Siubu. Siubuka, Tak, siostra mojej siostrę. bohaterki. I dla mnie też wielką taką perełką była rola w Johnnym Mary Paul Collins. No tak, no tak. No i to rzeczywiście postać, która mam wrażenie, że więcej miejsca zajęła na ekranie niż ta policjantka z Iluzji. No ale, no okej. Drugoplanowa rola męska, Asiu, to my też oglądaliśmy. Grzegorz przybył za film Strzępy. Bardzo zasłużona nagroda. Dobry wybór. Czyli to, powiedzcie, to Tak, to jest mężczyzna. rola dla mężczyzny, który właśnie zmaga się z chorobą Alzheimera. Więc, jakby, i rzeczywiście jego rola jest drugoplanowa, ale bardzo istotna, bo całość się skupia wokół rodziny jego syna, ale gra Grzegorz Przybył tutaj naprawdę świetnie i fakt jest taki, że jak tak na gorąco sobie myślałem, to zupełnie pominąłem jego osobę. I tutaj za dostrzeżenie jego to szacun dla jury, bo naprawdę bardzo, bardzo zasłużenie. Po filmie, na którym byłam, odbyło się spotkanie w ogóle z twórcami. Ja niestety byłam na takim małym fragmencie, bo zaraz miałam seans następny, ale właśnie ten aktor mówił, że bardzo się przygotowywał do tej roli i obserwował zachowania ludzi i rozmawiał z lekarzami. Było bardzo, bardzo dopracowane i widać efekt na ekranie. Tak, szacun, brawo. Muzyka. Tak, muzyka. Silent Twins. No to Oj, tutaj chyba tak. od początku obstawialiśmy, że to jedyny film, który muzycznie. Genialny. Znaczy, ja bym powiedział, że tam miała szansę jeszcze Apokawiksa, która ma bardzo duże wstawki muzyczne, istotne i chyba też napisane dla tego filmu. Johnny też był dość ciekawy muzycznie, Tak, zdecydowanie. No tylko bardziej taki Johnny, taki bardziej popowy może nie? był, nie? Natomiast jeżeli chodzi o Apokawiksę, to tam było bardzo dużo muzyki elektronicznej. No dobra, ale do Silent Twins i do tej muzyki, No, co? miks piosenek, które chyba zostały tutaj wymyślone i tych istniejących, no i takich bardzo, nie wiem nawet jak to określić, takiej muzyki trochę psychodelicznej może chwilami, tylko podkreślającej nastrój, że Podkreślający klimat, tak. tak, tego filmu. Ale tutaj no to obstawialiśmy od początku, że tak chyba będzie, że to będzie Tak, nagroda tak, tak, tak. dla tego Trzymaliśmy filmu, kciuki tak. i się na pewno cieszymy. Okej, dalej, zdjęcia, Filip. No na pewno to moja ulubiona kategoria zawsze w przypadku Gdyni. Chyba mimo, że Filipa lubiłeś, to trochę tutaj byłeś zdziwiony, nie? Znaczy nie do końca, bo tak na dobrą sprawę to z kim on mógłby przegrać? To znaczy, no było dużo filmów z dobrymi Tak, ale kandydatami, nie? z kim mógłby przegrać? Z Io.
Bo tego się spodziewałem, że za Io dostanie z Kolimowskim, znaczy jego operator, przepraszam za zdjęcia, więc to rzeczywiście tutaj mogłoby być. I Chleb i sól, z tym, że tam mamy jednak te kadry statyczne, gdzie bardzo niewiele się w kadrze dzieje, gdzie bohaterowie czasami znikają z kadru, dużo przynajmniej takich jest, tak? Ale tam też bardzo ładnie się kamera pracuje, więc czemu nie? Natomiast Filip ma rzeczywiście kapitalną scenę bombardowania, ma przepiękne barwy, tam to wszystko w ogóle aż kipi od tych kolorów, tak? Przynajmniej w tych scenach frankfurckich. Więc dużo też jest takich długich ujęć, więc ja myślę, że to jest na pewno bardzo dobry film, jeżeli chodzi o zdjęcia. Lenta? Jak sądzisz? O zdjęcia? Tak. No może tak, zwłaszcza te nocne, nie? Tam noc bardzo ładnie gra, więc w zasadzie no też jest nieźle, no ale to nie jest też poziom nie wiadomo jaki, tak? Scenariusz. Siubuk. No i tutaj chyba... No chyba. Zgoda chyba. Tak, więc, tak. Jedyny film, w którym najmniej było takich zbędnych i niepotrzebnych elementów, ta historia się zamykała po prostu od pierwszej. To jest na kanwie prawdziwej historii, ale to nie jest jednak prawdziwa historia, więc też wymagania scenariuszowe na pewno były większe. Tak. No poza tym, no jest to dość ważna nagroda i gdyby Siubuk nie dostał żadnej istotnej nagrody, to byłaby wielka też strata, bo to jest bardzo dobry film, nie? Więc... Myślę, że fajnie, jest fajnie poprowadzony, dużo jest takich ciekawych wątków, też takich drobnych, jak z tym sąsiadem chociażby, no tak. Nie? Więc dla mnie... Tak, ale one wszystkie są, to jest właśnie ciekawe, że one wszystkie są jednak powiązane z tym wątkiem głównym. Tak. Praktycznie ja tam niby na coś zwracałem uwagę, ale w porównaniu do wszystkich innych filmów, to tam jest bardzo mało elementów, które by były tak sobie, tak? No to wszystko jednak cały czas płynie do tego wątku głównego. Więc to rzeczywiście jak najbardziej okej. To też spontanicznie bardzo publiczność reagowała na scenę z Siubuka i widać, że ten film wywoływał emocje i poruszał. Tak, zdecydowanie. Dużo łez też tam było. Dużo osób też widziałem na swoim sensie z niepełnosprawnościami. No myślę, że też zupełnie inaczej oni odbierali ten film niż my, ale super, super, że za scenariusz został nagrodzony. Główna rola kobieca to chyba jeden z niewielu filmów, którego nikt z nas nie widział, ale słyszeliśmy, że nagroda zasłużona i rola Doroty Pomykały za film Kobieta na dachu. Wybitna. Ale okej, to lecimy dalej. Główna rola męska dla mnie chyba... No to mówiliśmy. Tak, tylko tylko osłonę, że chyba najbardziej jednak rozczarowująca ten brak jakby. Nie to, że Piotr Trojan dostał, bo doceniam, ale tak naprawdę Dawid Ogrodnik znowu przegrywa z partnerem z filmu. Z filmu. Bo to samo było w Ostatniej Rodzinie, tam przegrał z Andrzejem Sewerynem, później kiedyś przegrał z Januszem Gajosem i nawet jak sobie mówiłem, już chyba... Nie ma z kim przegrać w tym roku, bo nie było żadnych takich, wiecie, wielkich nazwisk, jeżeli chodzi o te główne role męskie, no ale okazuje się, że... No to Casus DiCaprio jest jak dla mnie. Tak, no na to wychodzi. Nie? Reżyseria. No i tutaj jest tak, Orzeł, Ostatni patrol i szczerze mówiąc, no ja nie do końca rozumiem, znaczy inaczej, to jest ten moment jedyny, przepraszam, gdzie ja się zgadzam, może nie jedyny, z panem Raczkiem, tak, że to nie jest film nieudany, zabity przez scenariusz, więc może rzeczywiście, bo on dostał jeszcze za montaż i dźwięk. No dobra, no te nagrody montażowe, dźwiękową jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, bo to jest film, w którym nie muzyka, ale dźwięk odgrywa olbrzymią rolę, no bo to w końcu film o łodzi podwodnej. Natomiast problem polega na tym, że on ma słaby scenariusz, ale nie dlatego ma słaby scenariusz, że ktoś nawalił, tak jak to tam Raczek sugerował, tylko ta historia Orła, którą wybrano, ten epizod, który wybrano, no niestety, no tego się nie dało zrobić inaczej, bez wymyślania jakichś fantastycznych rzeczy, które nie miały miejsca, tak? No więc tam się po prostu niewiele dzieje. I te wszystkie próby scenarzysty, jakby pociągnięcia tego, dopisywania jakichś pobocznych wątków, no to są takie ledwo zarysowane. No tu, że mamy dwóch marynarzy, którzy rywalizują o kobietę i tam jeden naraża drugiego, a później to się tam w ogóle okazuje, że coś tam jeszcze innego z tego wychodzi.
No to jest takie strasznie nijakie. Natomiast no reżyseria, no okej, okay, no być może rzeczywiście, no ale... Ale trzeba też powiedzieć właśnie, że Orzeł to są trzy dość istotne nagrody i zastanawiam się, kiedy ostatnio film historyczny, taki patriotyczny dostał tyle ważnych nagród w Gdyni. Znaczy weź pod uwagę, że to nie jest do końca film patriotyczny, bo... No dobrze, no powiedzmy historyczny, bo historyczny. Rozumiem. Znaczy podobnie w sumie Filip, więc w sumie kino historyczne zostało bardzo hojnie obdzielone w tym roku. Znaczy Orzeł jest rzeczywiście, biorąc pod uwagę finał tego filmu i jakby postawę tych marynarzy, jest filmem patriotycznym, ale to nie jest film, który miałby promować jakoś bardzo mocno patriotyzm. To jest, to po prostu wynika z samej historii, tylko tyle, tak? Natomiast to jest po prostu taki kronikarski film, tak bym powiedział, odnotowujący tam dzień po dniu no to, co się działo na tym ostatnim patrolu Orła. No tak, ale takich filmów historycznych nagrodzonych mocno w Gdyni chyba już dawno nie było, więc oczywiście o Filipie zaraz powiemy, bo tam ważna nie, nagroda za chwilkę. Wilkołak chyba panka za scenariusz dostał. No to pojedyncze były nagrody. Tak. No Srebrne Lwy. Tu chyba się cieszymy wszyscy. Tak. I myślę, że się zgadzamy, bo to bardzo, bardzo przyzwoity film i naprawdę, chociaż ja mówię tak, no dokończę książkę i też wtedy powiedzmy zobaczę, jak ten scenariusz się miał do książki, bo jak na razie widzę, że już zmiany są dość duże, aczkolwiek wiernością książce, ale ta historia się trzyma, jest spójna i no ma sens, tak? Dla mnie to jest bardzo fajne, że w końcu jest też film o II wojnie światowej, który nie jest taki martyrologiczny. No trochę jest. No nie, no, ale jakby jego podejście zupełnie jest zupełnie inne. Tak. Jakby idąc jego tropem, jego oczami, to tą wojnę postrzegamy zupełnie inaczej niż w typowym polskim filmie wojennym. Tak. O to mi chodziło i myślę, że chociażby za to plus naprawdę świetne zdjęcia, dobrze zrobiony film, fajne aktorsko, to ta nagroda się należała. Srebrnych Lwów, myślę, że tutaj chyba wszyscy mieliśmy zgodę. Nie wiem, jak Asia... Ja się zgadzam. Też główny bohater nie jest takim typowym, kryształowym bohaterem. No, zdecydowanie. Wręcz przeciwnie, podobno w książce jest zupełnie inny, ale ta jego wizja w filmie niesamowicie właśnie, nie wiem, przyciąga uwagę i... Tak, to jest taki antybohater trochę. Ktoś, kto z jednej strony... bawi się całą tą sytuacją, no w środku przeżywa oczywiście to wszystko, co się dzieje. Nie do końca antybohater, nie? Dla mnie to taki człowiek w procesie, bym powiedział. On chyba przeżył, może był kiedyś innym człowiekiem, przeżył traumę, w filmie, która go zmienia. No i jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, na piękny język, jak się wypowiada aktor w wielu, wielu językach. Bo tam mamy w zasadzie cztery języki, bo mamy na jidysz, mamy no przede wszystkim niemiecki, francuski, no i polski. Tak. Ale to jest akurat tak mniej więcej zgodnie z książką, więc to rzeczywiście... to jest film, który naprawdę warto iść do kina. To zdecydowanie, bo to ładnie się w kinie ogląda. I... Ale też tak sobie myślę, jakby biorąc razem Filipa i Orła właśnie, że być może one też zostały docenione właśnie za takie, wiecie, inne spojrzenie na historię. Także trochę tutaj tego monumentalizmu, takiego tej pomnikowości, jest troszeczkę mniej, trochę więcej jest takich zwyczajnych bohaterów, czy zwyczajnej historii i być może to się jakoś żyli. No, znaczy w Filipie na pewno, no bo to jest ta książka, tutaj jest reklamowana jako autobiograficzna, no ona jest na poły autobiograficzna powieść Tyrmanda, z tym, że film mocno od niej odchodzi, przynajmniej w kilku momentach, więc to jest jakby inna kwestia, ale to jest taki trochę bohater, ja bym powiedział trickster, tak? Który gdzieś tam po prostu powoduje chaos, a sam w zasadzie się nie angażuje. I on mniej więcej w ten sposób funkcjonuje w tej wojennej rzeczywistości, więc on jest ciekawy. Natomiast co do Orła, to obejrzyj, bo to sam wtedy jakby wydasz opinię, bo jakby ci ludzie są patriotami i oni cały czas o tej Polsce mówią i
i tam jakieś różne dylematy są sygnalizowane, tylko to wszystko przepływa. Mam takie wrażenie, że nie licząc ostatniej sceny, to co mówiłem w jednej z poprzednich relacji, nie licząc ostatniej sceny, która rzeczywiście jest genialna i po prostu wciska w fotel, tak? Sceny kończącej filmy, tam bez spoilerów, to jednak reszta... Znaczy, ja myślę jeszcze jedną rzecz, że to będzie film, który w Polsce wreszcie docenią miłośnicy historii. Bo z reguły jest tak, że wychodzi nawet jakiś polski film historyczny, który dla laika jest przyzwoity albo nawet dobry, i przychodzą miłośnicy historii, mówią tak, że umundurowanie nie takie, broń nie taka, to nie takie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że tego problemu nie będzie. Że to jest jednak film bardzo porządnie zrobiony i to jest jakby dla nich wreszcie coś, tak? Że to będzie takie, no wreszcie zrobiliśmy dobry film historyczny pod względem realiów. No na pewno trzeba powiedzieć, że nie ma, jeżeli chodzi o te filmy, czy językiem historycznymi, czy patriotycznymi, to nie ma jakiejś takiej kaszany, która bywała przez niektóre lata. Że tak, jak Legiony. Takie filmy, które po prostu co? Co to w ogóle jest, nie? Więc to możemy się tutaj, wiecie, o jakieś niuanse sprzeczać, ale to nie jest gniot. No nie, no czy wiem, że wylały się pomyje na Orlęta i co ciekawe, to i z lewej, i z prawej strony, ale to z przyczyn ideologicznych głównie, chociaż to tam, no niby się mówi, że tam no, coś tam było kiczowate, ale ja nie, no moim zdaniem to jest bardzo przyzwoity film i... Okej. Ja bym się nie czepiał, tak? I co, idziemy do punktu głównego, tak, Złote Lwy. Złote Lwy, Silent Twins. No to my... Wszystkim nam ulżyło. Znaczy ja niestety nie oglądałam, ale jak będzie, to na pewno pójdę. Ulżyło nam, bo trochę mieliśmy takie obawy, że tutaj zaraz będzie IO wyczytany, a no nie byliśmy fanami. I chyba dla mnie bardzo satysfakcjonujący werdykt. Tak. Tak, tak, tak. No to na pewno jest trudny film w odbiorze, tak? To jest kino. Ja mówię, to są polscy urodzeni mordercy, tak? Pod względem formy oczywiście, treści no może po części, tak? Ale film, który bawi się formą, który poza taką klasyczną opowieścią przechodzi w pokazywanie tego, co się dzieje w głowach bohaterek i to w formie teledysku, w formie animacji poklatkowej, w formie jakichś dziwnych tutaj układów scenicznych, tak? Więc no i współgra genialnie z muzyką. Ja powiem tak, że zresztą oglądaliśmy ten film razem i to był chyba jeden z filmów poza IO, na który miałem bardzo duże oczekiwania, tylko że tutaj ze względu właśnie na reżyserkę, ja byłem też bardzo dużym fanem Fugi, i to już mówiłem Igorowi, że uważam, że biorąc pod uwagę to, jakie filmy kręciła Agnieszka Smoczyńska i biorąc pod uwagę, jaka jest fabuła tego filmu, to liczę, że to będzie coś naprawdę wow. I też pamiętam naszą rozmowę świeżo po, my w ogóle nie potrafiliśmy wydać oceny dla tego filmu, bo on jakby tak się wymykał wszystkim jakimś takim typowym konwenansom, że no naprawdę ja potrzebowałem czasu i dla mnie tak z czasem, jak mi się to układa w głowie, to on jakby coraz lepiej wygląda. Tylko, że no mówmy. Nie, że mówię, że trzeba odnotować, że to nie jest lekki, łatwy i przyjemny film na każdej możliwej płaszczyźnie i zarówno jeżeli chodzi o opowiadaną historię, i formę, no i też nawet same zdjęcia, bo to jest taka Ameryka, to jest Ameryka czy UK? UK. UK. Lata, jakie tam są? 70, 80, jakoś tak, tak? Więc tam jeszcze te zdjęcia to podkreślają taką, jakby to powiedzieć, jeżeli chodzi o wnętrza, które są tam pokazane, że to wszystko jest takie siermiężne jeszcze, takie no, nie chcę powiedzieć biedne, tak? Ale to tak wygląda i gdzieś tam w ich głowach dopiero się robi kolorowo, ale też bardzo, bardzo psychodelicznie. Więc to ale jest film... pięknie, te animacje naprawdę genialne, do tego jeszcze ta muzyka, ale zdecydowanie zgadzam się, to nie będzie film, na który pójdzie szeroka publiczność, to nie będzie film, na który pójdą takie tłumy, jak pójdą na John'ego, czy... No ale to też jest okej, okay. Ale wygrało kino artystyczne, wygrało kino naprawdę gęste, dobre, na wysokim poziomie i z tego się trzeba cieszyć. I
A jak zagrały dziewczynki, bo mówicie bardzo o tej wizualnej dobrze. Stronie właśnie. Tak, tak, tak. Bardzo dobrze. To też dwójka dzieci, ale to nie Polki, tak? Bo to, nie. Znaczy tam chyba wszyscy aktorzy poza... Tam wyłapaliśmy, że Kinga Price miała. Tak, może jeszcze było parę wszyscy osób. Wszyscy aktorzy anglojęzyczni. Ale film naprawdę niezły. Ale to co mówię, bo dwa lata temu wygrało ta animacja Zabij to i wyjedź z tego miasta, tak? Tak. Jakiś tam ten tytuł. No to... To też był film bardzo artystyczny, ale mam wrażenie, że ta historia nie uciągnął historii. Mm-hmm. Bo ta historia o tym, jak to poznali się moi rodzice, no dobra, no w porządku, tak? Jak potem się rozpadł ich związek. Natomiast tutaj mamy jednak cały proces narastania tej choroby psychicznej i chorych relacji pomiędzy tymi siostrami. Więc to jest naprawdę bardzo dobrze poprowadzone. Tak, bo rzeczywiście tu się zgadzam. The Silent Twins jest moim zdaniem lepszym filmem, jeżeli porównamy te dwa, bo poza wysokim jakimś takim artystycznym poziomem, no też jednak ta fabuła się kręci, to jest dynamiczne. No może są jakby różne fazy, ale ogólnie jest dynamiczne. Ja sobie też pomyślałem, że być może nawet ten film w Wielkiej Brytanii czy w Stanach lepiej się sprzeda niż w Polsce. Tak. Bo też takie jakieś odniesienia kulturowe czy muzyczne, czy w ogóle jakby do tamtego świata w tamtych czasach, tam się z jakimś lepszym odbiorem spotkają. Mhm. A dobra, to jeszcze jedna rzecz na koniec, bo w sumie nagród już nie mamy. Tak? Jeszcze, wiesz co, pomyślałem sobie, że nie wspomnieliśmy o nagrodzie dziennikarzy, a o tym też warto by powiedzieć, bo nasz no ulubiony... Teraz film. Chciałem powiedzieć, że największe rozczarowania nasze, znaczy w sensie filmy pominięte z jakichś tam przyczyn, no to co, to Chleb i Sól, chyba tak. No to Asia, to zacznij w takim razie. No to jest film, który ma i genialne moim zdaniem aktorstwo, a aktorzy nie byli chyba profesjonalnymi. Wspaniałą stronę dźwiękową, bo to jest w ogóle film, pomimo tematyki, to tam olbrzymią też rolę odgrywa taka muzyka klasyczna. Tak. I to jest fajnie zestawione z taką subkulturą młodzieżową. No blokersową. Którzy właśnie pomimo, że to blokersi, to oni też tym żyją. Mhm. Wspaniałe ujęcia, zdjęcia też było mówione, ale i też właśnie szkoda trochę, że tak dobry film nie został tutaj wyróżniony nagrodą żadnej kategorii, a naprawdę wiele tu można byłoby docenić. To znaczy ja się cieszę, że właśnie ta nagroda, której nie wspomnieliśmy, bo ona jest przyznawana wcześniej, więc... Że dostał nagrodę dziennikarzy, no to uważam, że to też jest bardzo znacząca nagroda, więc jakby fajnie, że chociaż tyle. Tak się zastanawiam, na ile to nie jest też takie, to o czym Asia wspomniała właśnie, że tutaj film zrobi debiut reżyserski plus aktorzy naturszczycy, to nagle jak go tutaj docenimy, to może się okazać, że co my tutaj w ogóle robimy, czy jesteśmy potrzebni. Może wcale nie. Natomiast rzeczywiście piękny film. Trzeba dodać, że w ogóle, co jest rzadko spotykane, w tym filmie bracia grają braci. Mhm. I jakby bracia muzycy w ogóle, więc... no naprawdę świetny. To jest też film, który uważam, że jest bardzo fajnie zbalansowany, bo mówi też o zjawisku, czy o problemie, który łatwo byłoby walić po głowie, tak jak Skolimowski walił po głowie. Żeby po prostu to przejaskrawić, pokazać zupełnie czarno-biało. Nie, on jest zrobiony fajnie, powolnie, pokazuje też różne aspekty. To nie jest film wybitny, ale jest piękny artystycznie i bardzo dobry. Ja bym powiedział, że on był dla mnie bliski tego, żeby być wybitnym. No nawet naprawdę ja go bardzo wysoko oceniłem, tylko... Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że filmy docenione za granicą już teraz, takie jak Io i Chleb i Sól, właśnie w Gdyni w ogóle nie przechodzą. Tak. Nie wiem, czy Szumowska też dość została za granicą, aż tak to nie sprawdziłem. Za ten film chyba nie. Chyba nie. No tak, no następne pominięte Infinity Storm Szumowskiej. Tak, który dla mnie też bardzo dobry film. Może nie tak dobry jak Chleb i Sól, ale naprawdę ja uważam, że jakby...
tak, im Szumowska się mniej Polską zajmuje, tym jej na korzyść warsztatu to lepiej wychodzi trochę, bo no nie wiem, być może jakoś tak mniej emocjonalnie w to idzie, a bardziej warsztatowo. Surowy, dobry film z świetną też rolą pierwszoplanową żeńską, trzeba przyznać, tak. Naprawdę też bardzo dobrą. I myślę, że na jakąś nagrodę zasłużył, a rzeczywiście nie dostał żadnej takiej. Żadnej nagrody. Mhm. Bo tutaj Chleb i sól przynajmniej nagrody dziennikarza. Ja w sumie go nie widziałam, ale widziałam Broad Peak, a Broad Peak też nie dostał żadnej nagrody. Tak, ale tu tutaj chyba się nie dziwimy, że... nie? Znaczy, z drugiej strony, jeżeli za kostiumy dostaje Wesele, a nie Broad Peak, to nie mówię już o filmach kostiumowych, tak? Bo to rzeczywiście... Ale to tak chyba jest, że rzadko kiedy filmy kostiumowe dostają nagrody za kostiumy. Mam przynajmniej takie wrażenie. Tam były te namioty, były napisy Orlen nawet. Na to też pytanie, czy scenografię, może za scenografię wtedy, nie? Nie wiem, nie, ciężko powiedzieć, jak to jest w ogóle brane tutaj pod uwagę. Ale fakt, Wesele z nagrodą za kostiumy, no, gdzie wszyscy jednak w wieczorowych kreacjach występują. No, znaczy tak naprawdę w sumie nikt z nas nie widział nie tego widział, filmu, tak, więc ciężko ocenić. Ale... Dla mnie też taki film, który był naprawdę bardzo pozytywny, to film Tata, który też nie dostał żadnej nagrody. No pytanie, za co on mógł dostać nagrodę, to jakby rzeczywiście tutaj w tej głównej roli męskiej było trudno w tym roku wyrwać tę nagrodę. Dzieci nagród nie dostają, a tak naprawdę dzieci poniosły ten film mocno, bo tam, nie wiem, najlepsze poczucie humoru dla mnie w tym filmie, też nie mamy takiej nagrody, więc być może rzeczywiście on się nie wstrzelił, ale na taki film... też bardzo to polecam, z takim, bym powiedział, o trudnych tematach mówi w sposób lekki, tak jak się da, nie? Czasem spojrzeniem takich beztroski dzieci. Dobra, czy ktoś coś jeszcze na zakończenie? Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tym festiwalem tegorocznym, uważam, że był naprawdę na dobrym poziomie i też no bywały takie lata, gdzie byłem bardzo rozczarowany wynikami. Teraz to są bardziej jakieś pojedyncze rzeczy. Co do zasady uważam, że też fajnie jury sprostało zadanie. To był mój pierwszy festiwal i na pewno będę też oglądać kolejne i bardzo żałuję, że takich filmów nie można oglądać normalnie na co dzień w kinie, bo jak dominuje raczej chyba filmy dla dzieci, komedie. Niektóre filmy nie udało mi się obejrzeć, bo ja obejrzałam ich trochę mniej i tutaj Szymon i Igor mówią, że nie będzie w ogóle możliwości ich obejrzenia nawet jakoś płatnie, bo po prostu nie ma jak. I to wielka, wielka szkoda. Tak, no właśnie z tą kobietą na dachu, którą pominęliśmy, nie może być problem rzeczywiście, żeby to gdzieś zobaczyć. No być może jakieś niszowe kino, tak, chyba, że... Tak, kino studyjne, no ale... Czy część też w jakichś streamingach może akurat. Ale to jest wyprawa do dużego miasta z reguły. Ja bym chciała też Silent Twins, ale to chyba będzie. Nie? No Silent Twins... Myślę, że na pewno. Tak, pewnie ze względu na to, że wygrało, no to jednak się pojawi, nie? No też to jeszcze ja na koniec, że rzeczywiście trzeci mój, tak, festiwal i rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, bo no nie było chyba filmu absolutnie złego, tak. No miałem trochę niedosyt po Iluzji i po Io i to takie dwa największe rozczarowania moje, ale... Mi chyba dla mnie najsłabszym filmem chyba byli Głupcy. Aha. A też nie widzieliśmy, nikt z nas nie widział Cichej Ziemi, nie? Słyszałem. No tak, że niskie recenzje, znaczy niskie noty. Tak, więc. Ale no na pewno przynajmniej tak jakby nie było jakiegoś filmu takiego żenującego. A takie filmy w Gdyni też się zdarzały. Ja pamiętam takie filmy, bo w sumie nie liczyłem, który to mój festiwal, ale to może być jakiś 8 czy 9. Aha, No nie, no rzeczywiście bywało i tak. No Mowę Ptaków, tak, Sąsiady. Sąsiady to tak. Najbardziej w pamięci utkwiło. No dobra, to będziemy kończyć. Zapraszamy za rok w takim razie do Gdyni na festiwal. Miejmy nadzieję, że się też uda i będzie można pogadać sobie o filmach. A jeśli o mnie chodzi, no to ciężko mi teraz powiedzieć, kiedy następny film, bo chyba trochę będę chciał sobie odpocząć, ale
Myślę, że już niedługo w jakimś bookhaulu i pewnie w jakichś recenzjach się spotkamy, bo parę rzeczy też będzie trzeba nadrobić. To był Graf Zero Vlog literacki. Do zobaczenia. Okej. Okay.